Rozdział 3. Hinduski mistrz duchowy i guru Sathya Sai Baba powiedział kiedyś, że na tym świecie nie ma nic trwałego. Wszystko jest ulotne. Nie należy więc wpadać w euforię czy też popadać w depresję z jakiegokolwiek powodu. Przekładając to na mało subtelny, a chwilami prostacki język cywilizacji zachodniej można za Benjaminem Franklinem powiedzieć, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Przekonałem się o tym dobitnie na początku sierpnia, ale wówczas nie znałem jeszcze zacytowanej mądrości Saj Baby i nie wiedziałem, że inna złota myśl wygłaszona przez tego człowieka pomoże mi rozwikłać zagadkę sprzed kilkudziesięciu lat. Po napisaniu raportu dla wiceministra o przebiegu poszukiwań podsekretarza stanu Oresta Osiki, wziąłem kilka dni urlopu i zamierzałem pojechać do Grudziądza na cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich. Aby wypełnić zobowiązanie, jakie podjąłem w Gruzji. Kiedy ostatniego dnia pracy zadowolony wracałem do domu, silnik wehikułu zaczął pracować jakoś inaczej niż zwykle. Przekonany, że to nic groźnego, podjechałem do warsztatu i poprosiłem o sprawdzenie. Mechanik podniósł maskę, podłubał kilka minut w potężnej jednostce napędowej i chwycił się za głowę. Panie, to masakra jakaś, powiedział. Nie ma mowy o dalszej jeździe. Musi pan zostawić tę pokrakę. A na kiedy? Zacząłem. Za tydzień najwcześniej, przerwał mi mechanik. Rozrząd szlak trafił. Dosłownie chwila i ten cudak zamilkłby na dobre. Kto wie, czy będzie jeszcze w stanie zapalić? A takich części to ja nie dostanę w hurtowni. Muszą sprowadzić. Tydzień jak nic. A kto wie, czy nie więcej? O rany a ja zaplanowałem urlop i wyjazd. Się pan nie martwi. Rachuneczek będzie tak wysoki, że szef z całą pewnością da panu samochodzik zastępczy. Może nie będzie miał takiego upiora pod maską jak ten, ale też będzie niezły. I w ten sposób następnego ranka opuściłem Warszawę czerwonym Senatem i Bizą 2TFR o pojemności silnika 1,8 z czterema cylindrami doch. Podwójny wałek rozrządu w głowicy, w układzie rzędowym. Słowem, nic, co mogłoby wprawić w euforię kierowcę przyzwyczajonego do standardów WRC. W drodze do Grudziądza zajrzałem do Bydgoszczy, aby zabrać stamtąd Wojtka, zastępcę redaktora naczelnego tajemniczego świata. Nie widzieliśmy się od czasów mrocznej historii związanej z rozbiciem bractwa dębu, więc obaj doszliśmy do wniosku, że jest okazja odnowić kontakty towarzyskie. Wojtek nic się nie zmienił przez te lata. W dalszym ciągu emanował od niego spokój i stonowane, chwilami nieco abstrakcyjne poczucie humoru. Masz nowy samochód. Szkoda, stwierdził się, dając obok mnie na siedzeniu. Tamten znacznie bardziej mi się podobał. Na szczęście rozstanie z wehikułem jest tylko czasowe, powiedziałem, włączając silnik. Droga zbyt Bydgoszczy do Grudziądza zajęła nam równą godzinę. Punktualnie o pierwszej 1.20 znaleźliśmy się na moście przez Wisłę, którym wjeżdża się do miasta od strony szosy prowadzącej do Gdańska. Stalowa, kratownicowa konstrukcja została wzniesiona w latach 1876. 1879 w ciągu linii kolejowej Laskowice-Pomorskie, grudziąc coraz dzisiejszej drogi krajowej nr 16. Most składa się z 11 przęseł o rozpiętości 100 metrów i jest najdłuższym mostem drogowo- kolejowym w Polsce. Podczas II wojny światowej przeprawa niszczona była aż dwukrotnie. W 1939 roku wysadziło ją Wojsko Polskie. A w 1945 roku niemieccy saperzy. Most nosi imię biegacza Bronisława Malinowskiego, który zginął na nim w wypadku samochodowym. Pięknie wygląda panorama grudziąca od strony Wisły westchnął Wojtek, wskazując okolice Starego Miasta. Jeszcze lepiej musiało to wyglądać przed II wojną światową powiedziałem. Nad miastem górowała wtedy wieża, będąca pozostałością Zamku Krzyżackiego którą pieszczotliwie nazywano Klimkiem. Niestety, Niemcy wysadzili ją w ostatnich dniach oblężenia miasta, gdyż stanowiła zbyt dobry punkt orientacyjny dla celowniczych radzieckiej artylerii. Lubię Grudziądz. Moi dziadkowie mieszkali tu przez długi czas. Babcia sporo mi opowiadała o tym, jak żyło się w mieście przed wojną i za okupacji. Poza tym, jeden z moich pierwszych reportaży pisałem właśnie z Grudziąca. To był materiał o nawiedzonym domu. Podobno nawiedzonym. Mieszkający tam ludzie słyszeli w nocy bujającą się w ogrodzie huśtawkę, której faktycznie tam nie było. Do tego jakieś dziwne skrzypienia i stukania. ten dom stał bodajże. Tak. Przy Szosie Toruńskiej. W takim razie będziemy przejeżdżać bardzo blisko tego miejsca. Stwierdziłem. Cmentarz żołnierzy radzieckich znajduje się w Piękach Królewskich do których jedzie się właśnie tą szosą. E, Powiem ci szczerze, moim zdaniem sprawa tych duchów była wyssana z palca. Później wiele razy bywałem w dziwnych miejscach i wierz mi, to w Grudziądzu raczej nie było nawiedzone. Po zjechaniu z mostu skręciliśmy w prawo, w ulicę Chełmińską, która po kilku kilometrach zamieniła się w szosę toruńską. Dojechaliśmy nią do granic miasta. Kawałek dalej skręciliśmy w prawo i po przejechaniu krótkiego dystansu byliśmy na miejscu. Cmentarzyk żołnierzy radzieckich w Piękach Królewskich znajduje się tuż przy rozwidleniu dróg. Niewielki teren jest ogrodzony metalową siatką, na której zawieszone są trzy tablice. Pierwsza z nich, zielona, informuje, że jest to cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej 1945 rok. Dwie pozostałe tablice w kolorze białym informują w języku polskim i rosyjskim. Ewidencja poległych żołnierzy znajduje się w urzędzie gminy, grudziąc na ulicy Wybickiego. Naprzeciw wejścia, pod drzewami ustawiono biały obelisk z czerwoną pięcioramienną gwiazdą i tablicą głoszącą w dwóch językach, bohaterom Związku Radzieckiego poległym w bitwach o wyzwolenie Polski. 1945. Społeczeństwo gminy Grudziąc, Wieś. Pierwotnie przy roku, w którym zakończyła się wojna, był wykuty jeszcze jeden, 1951. Ktoś go jednak pracowicie wymazał. Eh, skomplikowana ta nasza historia. Ciekawe, czy chodziło o to, że walczyli jeszcze później z patriotycznym podziemiem, czy o to, że na początku lat 50. zakończono prace budowlane i przenoszenie ciał do zbiorowych mogił. Ten ktoś nieudolnie wymazujący datę jakimś rylcem też widocznie tego nie wiedział. Pomyślałem. Na cmentarzu znajduje się 26 zbiorowych mogił wykonanych z betonu. Pochowano w nich szczątki 578 żołnierzy radzieckich z 70. Armii I Frontu Białoruskiego, którzy polegli w trakcie walk w lutym 1945 roku, ponieważ na żadnej ze zbiorowych mogił nie było nazwisk. Zapaliłem więc dwa przyniesione ze sobą zniczej i ustawiłem je na stopniach białego obelisku. To co robisz? Powiedział Wojtek. To naprawdę. Coś ważnego. Duży szacunek. Niestety, historia ma to do siebie, że rozstawia ludzi po kątach i ma w głębokim poważaniu ich uczucia oraz plany. Westchnąłem. Pomyśl tylko, ten Nodar, brat Michaela, z pewnością myślał o przyszłości. Był młodym chłopakiem. Może chciał się uczyć? Może tam w Gruzji czekała na niego dziewczyna? Może. I to wszystko rozsypało się w pył. Zginął 66 lat temu i chyba już nikt, poza jego bratem, o nim nie pamięta. A świat zmienił się od tamtego czasu tak bardzo, że trudno to w ogóle opisać. Po wizycie na cmentarzu chcieliśmy pojechać na grudziącką starówkę. Ale po drodze doskonały seat i biza złapał gumę. Wymiana koła stała się wyzwaniem, gdyż śruby mocujące były tak zapieczone, że początkowo w ogóle nie mogłem ich ruszyć, chociaż nie narzekam na brak krzepy. Zdesperowany zgodziłem się ciągnąć za klucz wspólnie z Wojtkiem, ale bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że prędzej zrobimy sobie jakąś krzywdę niż osiągniemy cel. W końcu po ciężkich zmaganiach udało się odkręcić jedną śrubę. Potem drugą i jakoś już poszło. Umordowany i brudny nie miałem już ochoty na zwiedzanie. Jedziemy na obiad, a później się zobaczy, stwierdziłem. W chwilę później Wojtek wskazał mi drogowskaz, hotel rad, i spojrzał na mnie pytająco. Tak, myślę, że to będzie dobre miejsce zdecydowałem. Wnętrze restauracji było eleganckie i przestronne. Usiedliśmy w rogu sali. Po chwili pojawiła się kelnerka. Nie namyślając się wiele, zamówiłem żurek i placek węgierski. Wojtek skusił się natomiast na borowikową oraz zrazy. Kiedy czekaliśmy na dania, moją uwagę przykuł profil mężczyzny siedzącego przy stoliku przy oknie. Dałbym głowę, że znam tego człowieka, ale złośliwa pamięć odmawiała współpracy. Odpuściłem sobie w końcu, gdyż Wojtek zaczął opowiadać ciekawą historię o dorocie z Montowów, średniowiecznej mistyczce, która pod koniec życia dobrowolnie dała się zamurować w małej celi, przylegającej do prezbiterium Kościoła w Kwizynie. Mieście, które jest oddalone od grudziądz za trochę ponad 30 km. W celi Doroty znajdowały się trzy okienka. Pierwsze skierowane było w stronę ołtarza i przez nie kobieta codziennie przyjmowała komunię. W tamtych czasach równie częsty sakrament Eucharystii był rzadkością. Jednak ówczesny krzyżacki dziekan kapituły, Jan Skwidzyna, uznał Dorotę z montowów za mistyczkę dużej miary i zezwolił na taką praktykę. Drugie okno w dobrowolnym więzieniu skierowane było w stronę nieba, a trzecie w stronę cmentarza. To przez nie rozmawiała z przychodzącymi do niej pielgrzymami, którzy przyjeżdżali z odległych stron. Ciekawa historia, powiedziałem. Właśnie piszę o niej artykuł i muszę ci powiedzieć, że losy tej kobiety wciągnęły mnie bez reszty. W dodatku to, co ci opowiedziałem, to tylko część jej barwnego życia. W takim razie będę czekał niecierpliwie na twój tekst. Kiedy się ukaże? Myślę, że w lutym przyszłego roku. Mamy spore wyprzedzenie w redagowaniu numerów. Ostatnio zatwierdzaliśmy październikowca, biorąc pod uwagę, że mamy początek sierpnia. Niezłe tempo. Na naszym stoliku pojawiły się zamówione zupy. Kiedy zanurzyłem łyżkę w gęstym, pachnącym żurku, do mężczyzny siedzącego pod oknem przysiadł się drugi. Był wysoki i przypominał rodą Hiszpana. Wrażenie to pogłębiały jeszcze ciemna karnacja oraz cieniutki czarny wąsik. Początkowo facet, który wydawał mi się znajomy, rozmawiał znowu przybyłym ściszonym głosem, ale kiedy kończyłem złupę, mówili już dosyć głośno. Konwersacja odbywała się w języku niemieckim, ale docierały do mnie tylko pojedyncze wyrazy najczęściej pojawiała się wśród nich nazwa rechten Rozmawiali zatem o radzeniu chełmińskim Drugie danie było niezłe, ale w tym moim węgierskim placku trochę brakowało mi kulinarnego szaleństwa. Słowem, było bardzo smacznie, dużo i aromatycznie, tylko trochę zbyt standardowo. A może to ja na starość robię się zrzędliwy? Na deser Wojtek zamówił lampkę czerwonego wina, a ja mocną herbatę. Cały czas myślę o tym cmentarzyku. Powiedziałem przełykając aromatyczny napar. Tak niewiele po nas zostaje wichury wojny są okrutne, westchnął Wojtek. Trudno tu powiedzieć coś mądrego czy niebanalnego. Ale w takich miejscach, jak cmentarze wojenne, najlepiej dociera do człowieka cały absurd wielkiej polityki. Polityki? A tak. Zapomniałeś, co mówił dziewiętnastowieczny teoretyk wojny, Car Wąclaus Wojna jest jedynie kontynuacją polityki, tyle że innymi środkami parsknąłem z dezaprobatą Chyba zostanę pacyfistą stwierdziłem Muszę przyznać że to odważne stwierdzenie jak na byłego komandosa oraz człowieka który co rusz zbiera i rozdaje guzy zaśmiał się Wojtek Nie ma co obrażać się na rzeczywistość lepiej ją zmieniać Wierzysz że można zmienić ludzką naturę Wojny toczą się na świecie od czasów kiedy pierwszy małpolud załatwił przed jaskinią swojego kolegę, takoż małpoluda. Pewnie zrobił to jakimś kijem albo maczugą. No i zapewne miał bardzo ważny powód. A później zmieniały się właściwie tylko narzędzia. Na szczęście teraz mamy w Europie pokój. I to od dziesięcioleci. Z tego się cieszmy. Bałkany, powiedziałem. Tam pod koniec XX wieku działy się rzeczy potworne. Niezawodny w takich okazjach Cyceron powiedział, że pieniądz jest nerwem wojny i warto o tym pamiętać. Szczególnie, że ostatnio mamy pełzający kryzys. Boję się, żeby komuś nie przyszło do głowy, aby rozwiązać wszystkie problemy ludzi, wysyłając ich do jakichś śmierdzących okopów, dokończyłem. Czas najwyższy przerwać tę rozmowę, bo wnioski są zbyt ponure, jak na tak piękny dzień. Płacimy i jedziemy na starówkę. Zabytki Grudziądza czekają. Dojeżdżaliśmy do grudziądzkiej starówki i rozglądałem się, aby znaleźć miejsce do zaparkowania, gdy nagle moja pamięć niespodziewanie odblokowała się. Już wiedziałem, skąd znam człowieka, którego zobaczyłem w hotelowej restauracji. Można śmiało powiedzieć, że olśnienie spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Niewiele myśląc, zmniejszyłem prędkość. A następnie zrzuciłem bieg na niższy. Silnik auta ryknął znacząco pracując na pięciu tysiącach obrotów. Skręciłem kierownicę o jedną trzecią obwodu i zaczekałem, żeby zakręt się przyjął, to znaczy, aby samochód zareagował na wykonany manewr. A Seat był posłusznym autkiem. Momentalnie zaczął zmieniać kierunek jazdy. Wówczas zaciągnąłem ręczny hamulec i przytrzymałem dźwignię tak długo, aż samochód obrócił się o 180 stopni w stosunku do pierwotnego kierunku jazdy. Wtedy wcisnąłem gaz. Oszalałeś, wrzasnął Wojtek. Chcesz nas zabić? Nie odpowiedziałem. W głowie huczała mi tylko jedna myśl rany: Jak mogłem zapomnieć tę gębę? A w ogóle: Skąd ten facet się tu wziął? Sorry, Wojtek. Właśnie zrozumiałem, że jestem starym baranem. Rzeczywiście przykra konstatacja, ale chyba nie musisz popełniać z tego powodu samobójstwa? No, a jeżeli już musisz, to poczekaj. Wysiądę z samochodu. Wcisnąłem gaz i starając się nie łamać przepisów drogowych, kierowałem się z powrotem do hotelu Rad. To zadziwiające. Jak bezwładna potrafi być ludzka pamięć. Przez dłuższy czas nie mogłem przypomnieć sobie, kim jest ten facet z hotelu. Tymczasem powinienem go pamiętać do końca życia. Postarzał się, lekko posiwiał na skroniach, ale z całą pewnością to był on. Sprawa wynalazku inżyniera Rychnowskiego mruknąłem wyprzedzając wylokącego się prawym pasem srebrnego fiata Cento. Wojtek spojrzał na mnie badawczym wzrokiem. Jesteś pewien, że dobrze się czujesz. Zapytał: Poza jakąś odmianą złośliwego zaćmienia umysłowego, nic mi nie dolega, powiedziałem. Tam w hotelu zobaczyłem człowieka, który wydał mi się znajomy. Pamiętasz tych mężczyzn pod oknem, dyskutujących po niemiecku? To był jeden z nich. Ale dopiero przed chwilą przypomniałem sobie, skąd znam tego gościa. To kapitan Sidorow z pionu badawczego białoruskiego KGB. Mówiąc krótko, ktoś, Kogo absolutnie nie powinno tutaj być? To niebezpieczny typ. Wiele lat temu zalazł mi za skórę aż na to. Kiedy dotarliśmy do hotelu, mężczyzn w restauracji oczywiście już nie było. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, mruczałem pod nosem. Stanowczo nie jest dobrze. Byłem pewien, że jeśli człowiek pokroju kapitana Sidorowa pojawił się w centrum Polski, w Grudziądzu, to szykuje się jakaś poważna afera. Stanąłem nieco bezradnie na środku sali restauracyjnej i zastanawiałem się, co mam robić. Trzeba zasięgnąć języka, stwierdziłem w końcu, ruszając w stronę kelnerki. Czyżby panowie czegoś zapomnieli? Zapytała, rozpoznawszy nas. Nie, nie, powiedziałem. Mam inną sprawę. Szukam tych dwóch panów, którzy siedzieli pod oknem. Kelnerka spojrzała na mnie nieufnie. Jeden z nich wydał mi się znajomy. Pani wie, jak to jest? Niestety, nie mogę panu pomóc, powiedziała. Ale zdaje się, że ci panowie są gośćmi naszego hotelu. Proszę zapytać w recepcji. Podziękowałem i ruszyłem w stronę części hotelowej. Moja historia o znajomym była marna. W każdym razie nie budziła zaufania. Trzeba zadziałać nieco subtelniej, pomyślałem. Witam, powiedziałem. Gdy recepcjonista spojrzał na mnie ze służbowym uśmiechem, chciałbym zapytać: Czy mają państwo wolne pokoje? Oczywiście. Jaki pan sobie życzy? Najlepiej dwuosobowy proszę bardzo nie ma najmniejszego problemu jak długo zechcą się panowie u nas zatrzymać. Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale rozumiem, że można przedłużać pobyt. W najbliższym czasie nie spodziewamy się żadnych grup zorganizowanych. Więc nie ma problemu świetnie stwierdziłem, kątem oka obserwując zdziwienie narastające na twarzy Wojtka w takim razie poprosimy na razie do jutra, a później oczywiście. Zaraz wydamy klucz powiedział recepcjonista. Poproszę jeszcze o jakieś dokumenty potwierdzające tożsamość. Możecie je panowie donieść, jak już zainstalujecie się na górze doskonale. Zapewniłem wciągając powietrze głęboko do płuc. Mam do pana jeszcze jedno pytanie. W tym hotelu mieli się również zatrzymać nasi znajomi. Jeden z nich ma latynoską urodę, wąsik. Tak, pan Irgen Moheloras. Recepcjonista spojrzał na ekran komputera, a jego palce przebiegły po klawiaturze. Pan Władimir Bukowski. Tak jest, krzyknąłem. To oni. Są u siebie w pokoju? Niestety. Obaj panowie wyjechali tuż po obiedzie i nie wiem, kiedy wrócą. Szkoda, zmartwiłem się, mając nadzieję, że moja gra aktorska kwalifikuje mnie przynajmniej do jakiejś telenoweli. Czy zawiadomić panów Hirgena i Władimira, że panowie przyjechali? Nie, nie. To ma być niespodzianka, stwierdziłem. Rozumiem. Trudno. Pojedziemy teraz do miasta, a spotkamy się dopiero wieczorem powiedziałem z westchnieniem Może ich panowie spotkają gdzieś w centrum Ostatecznie Grudziąc nie jest taki duży A czym Władimir przyjechał zapytałem Już zaczynam się gubić tak często zmienia samochody Nie trudno będzie zauważyć Czarny Jeep Grand Cherokee najnowszy model na hamburskich numerach rejestracyjnych Bardzo dziękuję powiedziałem Naprawdę zamierzasz tu nocować Zapytał Wojtek, kiedy szliśmy po wybrukowanym kostką parkingu w stronę samochodu. Ty masz w bagażniku torbę z rzeczami, a ja nie mam nawet szczoteczki do zębów. Wieczorem mieliśmy być w Bydgoszczy. Planowaliśmy wypady do węgliszka na piwo. Wybacz, Wojtek. Szczoteczkę można kupić w każdym kiosku, a tego faceta z KGB trzeba przypilnować, zanim narobi jakiegoś dużego bałaganu. Dlatego teraz pojedziemy do Radzynia Chełmińskiego. Jestem prawie pewny, że właśnie tam pojechali. Masz dar jasnowidzenia, zdziwił się Wojtek. Nie, ale w czasie obiadu bardzo często wymieniali nazwę Rechten, a tak brzmiała dawna niemiecka nazwa Radzynia. Są, więc duże szanse, że tam ich właśnie znajdziemy. Ten Sidorow naprawdę jest taki niebezpieczny, zapytał Wojtek. Kiedy Seat minął tablicę z przekreślonym napisem, grudziąc, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić, powiedziałem dodając gazu. W czasie poszukiwań maszyny inżyniera Rychnowskiego pokazał, że potrafi działać naprawdę bezwzględnie oraz że nie cofnie się nawet przed torturami, byleby tylko osiągnąć cel. Gotowy był użyć palnika acetylenowo, tlenowego, żeby wymusić na mnie zeznanie. No, to naprawdę było ostro. A o co w ogóle chodziło? Cała historia zaczęła się od tego, że pewnego dnia młody człowiek zakłócił posiedzenie Sejmu. Chciał przedstawić posłom testament inżyniera Franciszka Rychnowskiego, ponieważ był jego wykonawcą. A ten Rychnowski. Czy to ten badacz ze Lwowa, który na początku XX wieku wystąpił z koncepcją istnienia eteroidu, czyli energii życiowej, będącej podstawą wszystkich zjawisk fizycznych? Ten sam. Wynalazł też pewne urządzenie. Nazywaliśmy to maszyną elektrostatyczną. Ponieważ po awanturze w Sejmie sprawa zrobiła się głośna, została powołana komisja poszukiwawcza, której zadaniem miało być odnalezienie działającego egzemplarza machiny rychnowskiego. Razem z pozostałymi jej członkami trafiłem do Lwowa, a tam. Tam okazało się, że wynalazkiem naszego rodaka interesuje się sporo osób. W kolejce ustawili się wywiad ukraiński, białoruskie KGB oraz siostry kruszewskie, które poznałem kiedyś w Krakowie. Znaleźliśmy w końcu to, czego oszukaliśmy, ale Sidorow i jego ludzie dali się nam solidnie we znaki. Momentami było naprawdę niebezpiecznie. Radzyń Chełmiński jest niewielkim miasteczkiem leżącym około 15 kilometrów na wschód od Grudziądza. Z czytanej kilka miesięcy wcześniej książki o państwie krzyżackim zapamiętałem, że w miejscowym zamku, z którego pozostały obecnie malownicze ruiny, mieściła się niegdyś siedziba kontura. Przejechaliśmy powoli przez miasto, ale nigdzie nie dostrzegłem poszukiwanego przez nas samochodu. Ruszyłem więc w stronę warowni. To była dobra decyzja. Na parkingu restauracji pod jaszczurem dostrzegłem czarnego džípa z niemiecką rejestracją zaczynającą się od liter H. Mamy ich, mruknąłem. Wjechałem na parking i zatrzymałem się kilkanaście metrów od dżipa. I co teraz? Zapytał Wojtek. Albo poszli coś zjeść, albo ruszyli na zamek, stwierdziłem, wysiadając z samochodu. Sprawdziłem. W restauracji było zupełnie pusto. W takim razie wszystko jasne, powiedziałem. Parking przy ruchliwej ulicy Lundwika Waryńskiego był jedynym miejscem na przestrzeni przynajmniej kilometra, w którym można było bez przeszkód zaparkować. Później należało już tylko wrócić na piechotę, nie więcej niż 200 metrów w stronę miasta i przejść przez szosę. Wąska ścieżka prowadziła następnie prosto do bramy wjazdowej w zrujnowanej gotyckiej warowni. Kiedy znaleźliśmy się przed wejściem do zamku, nagle tuż obok nas pojawił się smutny, ciemnowłosy młodzieniec ubrany w rozciągnięty sweter. Chcą panowie zwiedzić zameczek? zapytał z nadzieją w głosie. Chętnie powiedziałem, żeby nie studzić przedwcześnie jego zapału. Super. W takim razie zapraszam do kasy. Przeszliśmy kawałek tak zwaną szyją bramną i skręciliśmy w prawo do zamkowej kaplicy. Tuż przy wejściu stała szkolna ławka, na której leżało kilka książek dzieje zamku w radzeniu chełmińskim oraz bloczek z kolorowymi biletami. Te ostatnie nie były na szczęście specjalnie drogie. Jak idzie interes? Zagadnąłem szukając banknotów w portfelu. Bywało lepiej. Wakacje, a jakoś mało ludzi przyjeżdża. Jesteśmy jedynymi zwiedzającymi, zdziwił się Wojtek. Nie, nie, mój kolega prowadzi właśnie kilku turystów na wieżę, a goście z zagranicy przyjeżdżają? Zapytałem. Pewnie. Szczególnie Niemcy. Ale nie tylko. W tej grupce, która zasuwa teraz do góry, jest kilku, jak to się dawniej mówiło delizowców. Spojrzałem znacząco na Wojtka, a następnie powiedziałem: Nie bądźmy gorsi od nich. Niech pan oprowadza i niech pan opowie nam coś ciekawego. W takim razie proszę za mną. Znajdujemy się obecnie w kaplicy Radzyńskiego Zamku. Była to jedna z największych warowni krzyżackich, którą wzniesiono jeszcze w XII wieku. Kronikarz niemiecki Piotr Zduspurga, w swoim dziele zatytułowanym Kronika Ziemi Pruskiej napisał w roku pańskim 1234 brat i mistrz Herman. Kiedy już usunął z ziemi hełmińskiej Prusów, zebrał wojsko braci i zbrojnych i wybudował zamek w Radzeniu na skraju Pustkowia, które rozciągało się pomiędzy Ziemią Hełmińską a Pomezanią, w tym miejscu, gdzie dochodziło do ciągłych najazdów w Prusów i gdzie istniał dostęp do Ziemi Hełmińskiej. Niestety dokładna data rozpoczęcia budowy nie jest znana. Badacze przypuszczają, że nastąpiło to zaraz po nadaniu praw miejskich. Czyli w 1234 roku. Wówczas to zakon wzniósł prawdopodobnie drewniano, ziemną budowlę o charakterze obronnym. Zamek ceglany, którego pozostałości mogą panowie podziwiać, zaczęto wznosić pod koniec XII lub na początku XIV wieku. Zapowiadało się na dłuższy wykład. Przewodnik, niczym prymus w szkole, miał wszystko wykute na blachę. W normalnych warunkach chętnie posłuchałbym o historii zamku, ale tego dnia jakoś nie byłem w nastroju. Świadomość, że Sidorow jest blisko, przeszkadzała mi w czerpaniu przyjemności z obcowania z historią. Wie pan co? O historii poczytamy sobie później w książce, powiedziałem, kładąc na ławce banknot. Niech pan nam jedną sprzeda. Za to teraz proszę nam opowiedzieć o ruinach. Najlepiej. Co gdzie było? Przewodnik spojrzał na mnie, jakbym przerwał mu odprawianie jakiegoś mistycznego rytuału. Westchnął, a następnie wziął do ręki mój banknot. Wydał resztę i wręczył mi książkę. Przejdźmy zatem na dziedziniec mruknął obrażonym tonem. To nie było delikatne posunięcie szepnął Wojtek. Wiem, stwierdziłem ponuro. Tak jakoś wyszło. Po chwili byliśmy już na dziedzińcu. -Jesteśmy w sercu dawnego Zamku Wysokiego, powiedział przewodnik. Na rozbudowany kompleks zabudowań składały się bowiem dwa przedzamcza oraz zamek Wysoki. Zespół ten był otoczony fosą, którą zasilało pobliskie jezioro. Nie ma go już niestety w radzeniu, gdyż przez wieki zarosło. Przedzamcze wschodnie było słabiej strzyżone. Na jego terenie znajdowały się ogrody uprawne. Drugie przedzamcze było chronione znacznie lepiej. Otoczone było murem, a dostać się na jego teren można było przez most oraz wieżę bramną. Była to część zamku, w której zlokalizowane były kuźnia, piekarnia, browar, stajnie oraz budynki mieszkalne dla służby, rzemieślników, rycerzy najemnych i tzw. półbraci. Zamek Wysoki był oddzielony od przedzamcza fosą, nad którą przerzucono most zwodzony. Te części warowni zbudowano na planie kwadratu o 52 metrów. W każdym rogu zamku znajdowały się wieże wysokie na 36 metrów. Do dziś zachowały się jedynie dwie z nich. Przewodnik mówił monotonnym głosem i moje myśli na chwilę odpłynęły. Zacząłem zastanawiać się, czego Sidorow może szukać w średniowiecznym zamku. Niestety Otoczenie nie sprzyjało snuciu głębszych refleksji i po chwili wykład o architekturze, niczym taran, przełamał barierę ustawioną przez mój umysł. Wprawdzie, jak panowie widzą, warownia nie dotrwała do dzisiejszych czasów w całości, ale to, co pozostało, z całą pewnością zaświadcza o potędze tej budowli. Najlepiej zachowało się skrzydło południowe, w którym znajdują się kaplica, cele pokutne i dwa pomieszczenia nad bramą. Pozostałe części zamku nie przetrwały, a znajdowały się w nich między innymi refektarz, dormitorium, infirmeria oraz kapitularz. Nie zachowała się również bardzo wysoka, ośmioboczna wieża, która stała w północno, zachodniej części dziedzińca. Był to tak zwany stołb, czyli miejsce ostatniej obrony. Podczas pokoju pełniła ona rolę punktu obserwacyjnego oraz miejsca, z którego komunikowano się z pobliskimi zamkami za pomocą sygnałów dymnych i ogniowych. W niezłym stanie znajduje się również część piwnic. I mówiąc szczerze, w skrócie to byłoby wszystko. Resztę doczytają sobie panowie z książki, zakończył przewodnik jadowitym tonem. Po raz kolejny poczułem się trochę głupio. Bardzo dziękujemy powiedział Wojtek, widząc moje zmieszanie. Myślę, że pójdziemy teraz na wieżę. Mamy panom towarzyszyć, zapytał przewodnik, ale w jego głosie nie było entuzjazmu. Damy radę sami, zapewnił Wojtek. Jeszcze raz dziękujemy. Proszę bardzo, mruknął przewodnik i nie oglądając się, odszedł w stronę kaplicy. Staliśmy przez chwilę w milczeniu. I jak się z tym czujesz? Zagadnął po chwili Wojtek. Dosyć parszywie, ale mamy tu coś do zrobienia, więc ruszajmy. Wejście na jedną z dwóch zachowanych wież bocznych jest na Radzyńskim zamku dosyć skomplikowane i wymaga dobrej kondycji. Wprawdzie mnie szło całkiem nieźle, ale Wojtek zaczął zdradzać. Po pewnym czasie niedobory tężyzny fizycznej. Dobrze, że nie zachował się ten cały stołup, sapnął w pewnej chwili mój towarzysz. Był o wiele wyższy, a jak cię znam, to zapewne chciałbyś wdrapać się również i tam. Już niedaleko, powiedziałem. Tylko musimy zachować ostrożność. Słyszę gwar. Zbliżamy się do grupy, o której mówił przewodnik. Kiedy natknęliśmy się w końcu naturystów z przewodnikiem, wśród nich nie było ani Sidorowa, ani też jego kumpla. Jakiś pech czy co? Sapnąłem. Gdzie oni są? Może mają lęk wysokości i zeszli do zamkowych lochów. Powiedział Wojtek: Poza tym, jeśli czegoś szukają, to, mówiąc krótko, skarby ukrywało się w piwnicach. Twoja logika jest zabójczo atrakcyjna, ale obawiam się, że Sidorow jest zbyt cyniczny, aby uganiać się za skarbami, szepnąłem. Przewodnik prowadzący grupę był równie młody jak ten spotkany na dole i również chodził w rozciągniętym swetrze. Jego czupryna była jednak ogniście ruda, a zielonkawe oczy śmiały się do mnie. Zanim jeszcze zadałem pierwsze pytanie, dowiedziałem się od niego, że dwaj opisani przeze mnie mężczyźni najpierw przyłączyli się do grupy zwiedzających, a później dosyć niespodziewanie zmienili plany i zrezygnowali ze wspinania się na wieżę. Ich interesowali starsi ludzie, którzy mieszkają w Radzyniu, powiedział przewodnik. Chodziło im o takich Którzy pamiętają drugą wojnę światową i czasy przedwojenne. Bardzo im zależało, żeby z nimi porozmawiać. Dałem im kilka namiarów i niemal natychmiast się ulotnili. Pewnie poszli do tych staruszków. A będzie pan tak miły. Też chciałbym dostać te adresy. Chłopak zawahał się. Jego spojrzenie w jednej chwili stało się podejrzliwe. Jeśli powie mi pan, o co chodzi, to nie ma sprawy, oświadczył. Westchnąłem i podrapałem się z zakłopotaniem w głowę. Uświadomiłem sobie bowiem, że ministerialna legitymacja, potwierdzająca moje rozmaite uprawnienia, została w Warszawie. To delikatna sprawa, stwierdziłem. Bardzo delikatna. Domyślam się, powiedział z lekkim rozbawieniem przewodnik. Muszę działać bardzo. Bardzo ostrożnie, mówiłem powoli, przeciągając głoski, w nadziei. Że w końcu wymyślę jakiś argument, który przekona mojego rozmówcę. Niestety nic mądrego nie przychodziło mi do głowy. Z niespodziewaną odsieczą przyszedł Wojtek. Jesteśmy reporterami. Zbieramy materiały do artykułu. Właściwie do reportażu. I tak jak kolega powiedział. To delikatna sprawa. Proszę, tu jest moja legitymacja dziennikarska. W jego dłoni pojawiła się bordowa książeczka z dużym złotym napisem Press po jednej stronie oraz mniejszym po drugiej, International Press Card. Przewodnik więcej nie pytał i podał mi z pamięci cztery adresy. Zanotowałem je skrzętnie, podziękowałem, a potem ciężko odetchnąłem. Udało się. Wiesz, Wojtek, ty jesteś jak amerykańska kawaleria w klasycznym westernie, powiedziałem, nie mogąc ukryć rozbawienia. Przybywasz z pomocą dosłownie w ostatniej chwili. W kącikach ust mojego towarzysza błąkał się lekki uśmiech. Wracamy na dół, zapytał z nadzieją. Wręcz przeciwnie. Suniemy na górę. Na szczycie zamkowej wieży staliśmy dosyć długo. Myślę, że ponad godzinę. W końcu dostrzegłem to, na co czekałem. Czarny Jeep wyjechał z parkingu i ruszył w stronę grudziąza. Oni najwyraźniej zasięgnęli już języka, powiedziałem. Teraz czas na nas.